Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was wesoły pomysł na opakowanie. Opakowanie z Rudolfem. Do tego będzie nam potrzebna brązowa kartka papieru, słoik, dwa oczka. Ja tutaj mam samoprzylepne, czerwony pomponik, taki malutki, oraz dwa wyciory do fajek. Najlepiej czerwone, tak jak tutaj właśnie mam. I oczywiście klej i nożyczki. I zaczynam od owinięcia słoika kartką papieru. Ta kartka powinna być taka długa, żeby się dało owinąć cały słoik. Zobaczymy, czy moja wystarczy. Składam ją na pół, bo oczywiście słoik jest troszeczkę niższy niż moja kartka. I teraz próbuję nią owinąć słoik. Jeszcze trochę muszę ją skrócić, bo jest za szeroko, a teraz powinno być lepiej. I z tyłu został taki pasek. Tutaj możemy przykleić albo klejem, albo taśmą klejącą, albo zakleić czymś innym jeszcze. Teraz coś wymyślę, może właśnie jakiś pasek tego brązowego papieru. A ja przykleiłam washi tape pasujący do tematyki. Tutaj widzimy Rudolfa, Aniołka Mikołaja, czyli wszystkie postaci związane ze świętami. A z tej strony zaraz zrobię buźkę Rudolfa. I najpierw naklejam nosek, czyli czerwony pomponik. Potem oczka. Oczka są samoprzylepne. Jeśli nie macie takich samoprzylepnych oczek, to możecie użyć, to możecie namalować albo zrobić. I mordka gotowa. Teraz czas na poroże. Wiadomo, że renifery mają piękne rogi i te rogi zrobię z wyciorów do fajek. Zginam nie na pół, tylko mniej więcej ta krótsza część powinna mieć 12 cm, całość ma 30 cm, czyli krótsza część 12 i pozostałość. A tutaj teraz skręcam na zagięciu. Tak mniej więcej do połowy tej krótszej części. I teraz drugą część rogu zginam w tym miejscu. I na zgięciu również skręcam parę razy. I mój pierwszy róg gotowy. Wygląda troszkę jak gałązka. Włożę do słoika i w ten sam sposób zrobię drugi róg. Czyli zginam tutaj mniej więcej w 2/3. Końcówkę skręcam do połowy tej krótszej części. I drugi róg też gotowy. Rogi przykleję klejem do brzegu słoika. Może się będzie trzymało. Oczywiście klej roślinny się nie przyklei do słoika. Trzeba jakiś lepszy klej wziąć, najlepiej kropelkę. Żeby się lepiej przykleiło, możemy użyć na przykład klamerki do prania. I kiedy klej wyschnie, to po prostu zdjąć klamerkę. I drugi róg też przyklejam. Oczywiście musimy chwilę poczekać, aż klej wyschnie. A ja w międzyczasie mogę Wam powiedzieć, co możemy z tym zrobić. To może nam służyć jako opakowanie na prezent. Na przykład możemy włożyć do środka prezent i właśnie takie oryginalne opakowanie. Albo możemy postawić na biurko i trzymać w tym długopisy, ołówki, kredki, albo może jakieś małe kosmetyki. W każdym razie widziałabym jako coś takiego. Możemy też narysować buźkę, jeśli chcecie, i uszka, i ozdobić w jakiś inny sposób. W każdym razie mam nadzieję, że mój pomysł się Wam podobał. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!
Cześć!